Podcast Szkoły Edukacji. Dzień dobry. Z tej strony Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w Warszawskim Liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji. Dzisiaj razem ze mną jest Tomasz Kuźmicz, psycholog i psychoterapeuta specjalizujący się w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą, ich rodzinami oraz środowiskiem szkolnym. Jako praktyk związany jest z kliniką Psychiatrii Dzieci i Młodzieży przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Jako dydaktyk, asystent na Uniwersytecie SWPS oraz wykładowca w Szkole Edukacji. Dzień dobry. Dzień dobry. Tomku, mamy okazję obserwować teraz debatę publiczną dotyczącą zadań domowych, tego, czy powinny być obowiązkowe, czy tak. nie, czy ktokolwiek powinien wchodzić tutaj w zakres kompetencji nauczyciela. I bardzo często taki argument, który jest podnoszony, to argument dotyczący zdrowia psychicznego naszych dzieci. Tak. Czym zdrowie psychiczne w ogóle jest? Po pierwsze, w ogóle bardzo mnie cieszy, że zaczynamy od takiego pytania czy zadawać prace domowe i to jakoś naturalnie nas kieruje w tą stronę zdrowia psychicznego, bo to oznacza, że zaczynamy się zastanawiać, co robić, żeby sprzyjać albo nie utrudniać rozwoju w kontekście edukacyjnym. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia, zdrowie psychiczne stanowi kluczowy element ogólnego zdrowia ludzi i jakości ich życia, więc ma też bardzo istotne konsekwencje społeczne. Kłopot polega na tym tylko, że taka ogólna definicja bardzo często nie Wsposaża nas w konkretne kompetencje tego, jak o to zdrowie dbać. Co więcej, bardzo często my o zdrowiu myślimy w taki sposób, który jest ogromnym uproszczeniem. Czyli myślimy o tym, że człowiek zdrowy to jest taki, który w zasadzie nie ma choroby. Czyli jeżeli nie mamy objawu, jeżeli nie dzieje się coś, co niepokoi, no to oznacza, że jesteśmy zdrowi. No i konsekwencją tego jest to, że my patrzymy najczęściej na zdrowie przez pryzmat właśnie objawów psychopatologicznych, a w zasadzie ich braku. Myśląc o zdrowiu psychicznym oczywiście. Natomiast zdrowie psychiczne jest zdecydowanie szerszym pojęciem, bo to jest z jednej strony faktycznie niski poziom w zakresie różnych trudności, czyli teoretycznie zdrowie, człowiek zdrowy, optymalnie funkcjonujący, to człowiek, który ujawnia mało trudności w swoim funkcjonowaniu. A z drugiej strony to jest też osoba, która powinna funkcjonować optymalnie. Czyli powinna mieć wysoki poziom dobrostanu. I wtedy możemy powiedzieć, jeżeli mamy te dwa kryteria spełnione o tym, że człowiek jest zdrowy psychiczny, czyli funkcjonuje optymalnie, no moglibyśmy powiedzieć, że prosperuje, tak? czyli realizuje swoje cele życiowe, jest w stanie robić rzeczy, na które ma chęć, realizuje swoje potrzeby, jest w kontaktach, w relacjach, a oprócz tego dobrze radzi sobie z różnymi wyzwaniami, które go dotykają. W jaki sposób w takim razie można dbać o swoje zdrowie psychiczne? No, ym, zgodnie z tym rozumieniem, czyli z rozumieniem tego, że z jednej strony to jest niski poziom trudności i wysoki poziom dobrego funkcjonowania, no to byśmy powiedzieli, że dbanie o zdrowie psychiczne w takim wymiarze codziennym, to jest po pierwsze dbanie o to, żeby niwelować to, co jest trudnością, czyli dbać o małe rzeczy, które mogą przysparzać nam poważnych konsekwencji, oraz dbać o te małe elementy, które zwiększają to dobre funkcjonowanie. Funkcjonowanie. Czyli to, co będziemy robili, to skupiali się na wyniwelowaniu czynników ryzyka i trudności. No przy równoczesnym, równoczesnej trosce o ten szeroko pojęty dobrostan, który oczywiście ma dużo definicji, ale najogólniej możemy powiedzieć, że to jest troszczenie się o zasoby osoby, czy, osoby, czy zasoby środowiska, czyli te wszystkie czynniki, które sprzyjają człowiekowi. Jak mówisz czynniki ryzyka, co tak. to może być na przykład? Orany to jest bardzo szeroka kategoria, ale to będą wszystkie elementy, które mogą prowadzić do pogorszenia funkcjonowania, czy w ogóle są ryzykiem. Do tego, żeby to pogorszenie nastąpiło. Kłopot polega na tym, że tych czynników jest strasznie wiele. To znaczy, na przykład w okresie adolescencji, sam fakt rozwoju i tego, że pojawiają się zmiany hormonalne, ale też zmiany w ogóle w funkcjonowaniu, już samo to może być uznawane za czynnik ryzyka. Więc jest ich po prostu bardzo dużo. Pewnie łatwiej będzie skupić się na jakimś konkretnym przykładzie. Czyli na przykład ucznia, który przychodzi, czy wraca do szkoły, czy jest w szkole. Ujawnia jakieś trudności, no i teraz pytań. O, doskonałym przykładem są nowi uczniowie. Mm. Nowy uczeń, czyli taki, który przychodzi do szkoły, na przykład z jakiejś innej szkoły. No i teraz, kiedy wejdzie do tej nowej, tej nowej zbiorowości, no, napotyka sam fakt, że to jest jakaś nowość, że on jest nowy i że w ogóle jest to stresująca sytuacja, możemy uznać za pewien czynnik ryzyka. No i teraz to, co możemy robić, to możemy albo niwelować, czyli na przykład opowiedzieć mu o tym, jak jest zorganizowana szkoła albo uprzedzić uczniów o tym, że ktoś taki jest, albo mieć wypracowane rutyny tego, jak zapraszamy nowego ucznia do siebie. I to jest niwelowanie czynników ryzyka, czyli oddziaływanie na takie elementy, które potencjalnie mogą stać się kłopotem. No bo możemy sobie wyobrazić drugą perspektywę, czyli nie robimy niczego i na przykład uczeń z niskim poziomem kompetencji społecznych, który nie otrzymuje wsparcia, wystawiony na taki czynnik ryzyka jak nowa grupa, no, może po prostu sobie z tym nie poradzić, tak? I może się okazać, że pojawiają się jakieś trudności, które gdybyśmy z, w podstawowym zakresie o nich pomyśleli, czyli na przykład właśnie zaplanowali, czy nadali tą jakąś strukturę, po prostu by się nie zrealizowały. Po czym możemy zobaczyć, że dobrostan naszego ucznia jest w jakiś sposób zagrożony? Po tym, że on przestaje realizować to, co realizował wcześniej. To znaczy, człowiek o wysokim dobrostanie, to człowiek, który funkcjonuje Dobrze, czyli jest zadowolony, jest w stanie podejmować różne działania, angażuje się, przeżywa pozytywne emocje, jest w interakcjach, realizuje swoje potrzeby, nie wiem, możliwości i tak dalej. Jeżeli widzimy, że uczeń przestaje to realizować, to zaczynamy się zastanawiać, czy właśnie nie ma jakieś ograniczenia w tym i czy ten dobrostan jest w pełni realizowany, czy ten uczeń czuje się dobrze. Słyszę, co mówisz, i wydaje się to w jakiś sposób dość abstrakcyjne. Ja bym chciała to sprowadzić trochę do y, takiej naszej codziennej rzeczywistości. Tak, tak. Wyobrażam sobie ucznia, który chodzi do nas na zajęcia i widzimy, jak z tygodnia na tydzień coraz mniej jest zaangażowany w lekcje. Coraz częściej zdarzają mu się pewne nieobecności pojedyncze nie jest tak, że nie ma go cały tydzień, tylko na przykład nie przechodzi konkretnie na naszą lekcję. Tak, tak, tak. Mamy ucznia, który widać, że dość. Opornie wchodzi w interakcje ze swoimi kolegami, koleżankami, z którymi wcześniej dość dobrze pracował. Tak. Co powinniśmy zrobić? I na co no, zwrócić uwagę? Po pierwsze, to co, o co pytasz to pytasz o to, jak. Skonkretyzować takie myślenie ogólne o zdrowiu psychicznym, bo Twoje pytanie tak naprawdę dotyczy tego, i to jest bardzo ważne pytanie, które zadaje sobie bardzo wielu nauczycieli na co dzień: czy z tym uczniem dzieje się coś niepokojącego? Jeżeli zadajemy sobie takie pytanie, czyli pojawia się pewien niepokój, niejasność, to znaczy, że tak naprawdę my się niepokoimy o zdrowie psychiczne tego ucznia. I w ogóle warto to tak nazywać, ponieważ bardzo często, jak mówimy o zdrowiu psychicznym, to faktycznie to nam się kojarzy z jakimś już. Bardzo ostrą interwencją psychiatry, psychoterapeuty, a zdrowie psychiczne to jest taka właściwość, takie dobro, które ma bardzo szerokie zastosowanie. Więc, w ogóle, myśląc o zdrowiu psychicznym, właśnie tak należy formułować pytanie. Niepokoi się, to znaczy, że niepokoi się w zakresie zdrowia psychicznego. I pierwsze, co należy zrobić, i co ty zrobiłaś, widząc ten niepokój, to mówisz, wiesz, on jakoś funkcjonuje inaczej od jakiegoś czasu. To znaczy, to co znaczy, to to, że coś się pogorszyło, coś się zmieniło. Rozumiem, że to, co ty mówisz, to mówi, że on jakoś przestał realizować to, co realizował wcześniej, tak? I to jest doskonały przykład w zakresie obniżenia dobrostanu. Znaczy, nagle się okazuje, że ten uczeń nie ma jakichś specyficznych objawów, nie ma nasilenia, nie wiem, bardzo poważnych lęków. Oczywiście pojawia się obniżenie w zakresie nastroju, tak jak. Teraz o tym powiedziałaś, no ale to jest coś takiego, co widzimy u wielu osób w różnych kontekstach. Zaczynamy się zastanawiać, ale nie jesteśmy pewni, czy to jest niepokojące. I ten pierwszy moment to powinien być moment, w którym my po prostu się temu przyglądamy i po prostu zaczynamy z tym uczniem o tym rozmawiać. Czyli y, można spotkać się z tym uczniem i zapytać, słuchaj, co się dzieje, ponieważ widzę, no i to, co ty powiedziałeś, jest świetnym opisem tego, co widzisz. Tak? Czyli widzę, że jakoś wycofujesz się, widzę, że mniej przebywasz z kolegami, z koleżankami, y, wyobrażam sobie, że może coś się stało u ciebie. Y, jeżeli masz chęć, opowiedz mi o tym, możemy wspólnie się nad tym Zastanowić, e, czyli przede wszystkim rozmowa i obserwacja w takim kierunku, oceny tego, czy po pierwsze ten dobrostan, to samopoczucie tego ucznia obniża się e, i ewentualnie, czy pojawiają się jakieś objawy, które są już bardziej intensywne. Hmm. Załóżmy, że ten uczeń nie chce z nami rozmawiać. Mm -hmm. No, myślę sobie, że no, to, to zależy od kontekstu, bo możemy wtedy rozmawiać z jego rodzicami też, e, możemy rozmawiać z innymi nauczycielami, możemy widzieć go w różnych innych kontekstach po to, żeby przyglądać się temu, bo to, co też warto powiedzieć, to zdrowie psychiczne jest procesem. Czyli to nie jest tak, że je mamy albo nie mamy, tylko one są zmienne w czasie ze względu na działanie tych czynników ryzyka i zasobów człowieka. I może się okazać, że to zdrowie, ze względu na to, że ten uczyn nieźle sobie radzi, ma różne zasoby, w pewnym momencie wróci do normy. Czyli on zacznie znowu dobrze funkcjonować, lepiej się czuć, nie mieć żadnych trudności, które mają jakiś bardzo specyficzny charakter. No ale może być też tak, że dzieje się coś takiego, że ta konfiguracja czynników spowoduje, że będzie coraz gorzej. I my wtedy, jak już się przypatrujemy temu uczniowi, jest szansa, że to zauważymy, czyli zauważymy pogorszenie. Czyli na przykład to, że on coraz bardziej się wycofuje, jest coraz bardziej smutny, niepewny różnych sytuacji, e, coraz częściej opuszcza. No i to wtedy powinno nas zachęcać do jeszcze bardziej intensywnego działania czyli na przykład właśnie rozmawiania z otoczeniem tego ucznia, no, z jego rodzicami, z innymi nauczycielami po to, żeby w efekcie być może podjąć jakąś interwencję. Gdzie jest ta granica naszych interwencji? Bo jako osoby, które mają pewne przygotowanie pedagogiczne, idziemy do szkoły, natomiast nie jesteśmy psychologami, nie jesteśmy psychoterapeutami. W którym momencie samemu przez sobą przyznać, że okej, okay, to jest ten moment, kiedy nie jestem w stanie już pomóc temu uczniowi i gdzie go popknąć, w którą stronę go poprowadzić? To jest bardzo trudne pytanie, to znaczy, yy, i tu trzeba udzielić kilku odpowiedzi. Znaczy, po pierwsze, nauczyciel ma dużo narzędzi oddziaływania na ucznia w tej sferze funkcjonowania, czyli my dużo jesteśmy w stanie zrobić w momencie, kiedy uczeń utracił lub traci zdrowie poprzez dostosowywanie warunków swojej postawy i tej sytuacji do możliwości w danym momencie ucznia. Dlaczego o tym mówię? Bo jest bardzo wielu uczniów, które zdrowie utraciło do tego stopnia, że musieli sięgać po bardzo profesjonalną pomoc, na przykład będąc hospitalizowanymi, przerywając naukę, odbywając różne formy pomocy, na przykład na oddziałach dziennych, ale oni przecież w pewnym momencie wracają do szkoły, muszą wrócić, co oznacza, że my w obrębie. Swojej grupy będziemy mieli uczniów świetnie funkcjonujących o wysokim dobrostanie, niskich, trud, niskim poziomie trudności i takich, którzy nie są optymalnie zdrowi, czyli na przykład mają różne trudności, mają różne objawy, mają niski poziom dobrostanu i my nadal będziemy ich mieli jako uczniów, którzy na przykład już nawet wrócili po specjalistycznym wsparciu. To, co zawsze warto robić, kiedy mamy wątpliwość, czy to co się dzieje jest ponad nasze siły czy nie jest czy warto coś robić czy nie to warto rozmawiać z osobami które odpowiadają też za organizację tej pomocy czyli rodzicem to znaczy, bardzo ważnym elementem wspierania uczniów jest angażowanie rodzica w organizację profesjonalnej pomocy uczniowi. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ bardzo wielu nauczycieli ma poczucie takiej pełnej odpowiedzialności. A tutaj wyraźnie warto zaznaczyć, że tą pełną odpowiedzialność ponosi zawsze rodzic. I to on powinien być osobą, która stymuluje też w kierunku poszukiwania wsparcia i pomocy, co czasami bywa niezmiernie trudne. Oczywiście, jeżeli to jest niemożliwe, to należy uruchamiać różne zewnętrzne instytucje, które tego wsparcia mogą, mogą udzielać. Natomiast tym momentem, już w którym należy coś zacząć robić, to jest już ten moment, w którym Ty powiedziałaś, niepokoi mnie to. Oczywiście to nie chodzi o to, żeby teraz uruchamiać całą machiny, ale żeby w ogóle zacząć rozmawiać na temat tego, że może dzieje się coś, co jest niepokojące, porozmawiać z tym uczniem, z innymi nauczycielami, no, ale mieć to w głowie, to znaczy mieć w głowie tego ucznia i to, że to zdrowie może iść w różnym kierunku, że on może się polepszyć za jakiś czas, bo może być tak, że obiektywnie stało się coś, inne. na przykład stracił jakąś bliską relację w tym momencie. Jest mu trudniej gorzej, ale ma różne zasoby, na przykład radzi sobie z takimi sytuacjami, ma wsparcie w postaci rodziców, kolegów i tak No i z czasem to zdrowie zostanie przywrócone do tego optymalnego poziomu, no ale może być dokładnie odwrotnie. Więc to, co jest istotne na pierwszym poziomie, to jest nasza uważność, a tym punktem odcięcia będzie to, że mamy takie poczucie, że faktycznie nie bardzo wiemy już, co z tym zrobić. Tak? Albo, że widzimy, że ten uczeń zaczyna cierpieć. Albo widzimy to, że ten uczeń, to co robi, jest jakoś utrudniające jego funkcjonowanie. Jeżeli to widzimy, to warto wesprzeć się specjalistom. Czyli warto powiedzieć, chciałbym poprosić kogoś o Pomoc, kto mi wytłumaczy po pierwsze, co się dzieje, jak mogę pomagać, i to jest taki rodzaj um, uzyskiwania pomocy, który zapewni komfort nauczycielowi, no ale przede wszystkim zapewni wtedy optymalną pomoc yy, dla tej osoby. Czy są jakieś pozycje w literaturze, które mogą przyjrzeć naszym słuchaczom zagadnienie dobrostanu i zdrowia psychicznego. Tak, no myślę, że na rynku jest dostępny taki podręcznik psychologii Edukacyjna. Jednym z rozdziałów, który tam jest, jest właśnie rozdział poświęcony zdrowiu psychicznemu w kontekście szkolnym. Myślę, że to jest taki dobry punkt odniesienia. Bardzo dziękuję za, tym, za dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że dotyczyła ona no niezwykle istotnego wątku funkcjonowania naszych podopiecznych. Tak. Więc sądzę, że wrócimy jeszcze do tego tematu w takiej, tudzież innej formie. Dzięki wielkie. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Uniwersytetu Warszawskiego. Już niebawem ukaże się kolejny odcinek, w którym Klaudia Dec, nauczycielka matematyki w warszawskim liceum oraz absolwentka Szkoły Edukacji, będzie rozmawiać ze swoimi gośćmi. Tymczasem zapraszamy do podcasteriksa, podcastu prowadzonego przez wykładowców dydaktyki historii Szkoły Edukacji. Do usłyszenia.